Przed nami ostatni, czwarty tydzień, a więc witam Cię, szczęść Boże, i pozdrawiam bardzo serdecznie na naszej ostatniej konferencji w czasie tych rekolekcji w życiu codziennym. Bardzo się cieszę, że już doszliśmy tutaj. Pewnie już nie jeden kryzys za Tobą, ale też już perspektywa świąt bardzo, bardzo bliska, więc można też się z tego ucieszyć. Czwarty tydzień, którego temat to naśladować Jezusa, a więc ostatni element naszej prośby. Tak jak pewnie już pamiętasz, w pierwszym tygodniu się zastanawialiśmy, gdzie jesteśmy. W drugim tygodniu mówiliśmy o tym, jak poznać Jezusa. W trzecim, jak Go pokochać. A teraz zastanowimy się i spojrzymy przez refleksję biblijną, przez te medytacje, które przed Tobą, na to, jak naśladować Chrystusa. I jak zawsze zacznijmy od elementu z życia świętego Ignacego, z jego historii nawrócenia. W zeszłym tygodniu mówiłem o tym, że święty Ignacy, kiedy już wydobrzał, podjął postanowienie, żeby różne czyny pokutne robić dla miłości Pana Jezusa. I tak doszedł do Montserrat, gdzie odbył spowiedź generalną. Potem zatrzymał się, jak myślał, na chwilę w Manrezie, takiej miejscowości niedaleko Barcelony, ale spędził tam cały rok na modlitwie, cały rok na tych czynach pokutnych, które sobie postanowił. I posłuchaj tego, jak on sam interpretował to swoje doświadczenie. W tym czasie Bóg obchodził się z nim podobnie jak nauczyciel w szkole z dzieckiem i pouczał go. Działo się tak zapewne z powodu tego, że umysł jego był jeszcze zbyt prosty i niewyrobiony. Albo może dlatego, że nie miał nikogo, kto by go pouczył. A może też i dlatego, że otrzymywał od Boga zdecydowaną wolę służenia mu. W każdym razie było jasne i zawsze tak sądził, że Bóg traktował go w ten właśnie sposób. Ignacy o Manrezie, o tym etapie swojego życia, mówił, że była to szkoła. Że Bóg traktował go jak ucznia. Dlatego, że Ignacy w tym momencie swojego życia powoli uczył się, jak go naśladować. Jego serce było gorące, pchało go te nierozsądne postanowienia i czynności pokutne. I on myślał, że tak ma wyglądać jego życie, że ma pokutować za swoje grzechy i pojechać do Jerozolimy. Ale to inna jeszcze historia, o której chętnie bym wam opowiedział, ale zostawmy sobie to na kolejne rekolekcje. Natomiast skupmy się na tym momencie, w którym on uczy się naśladować. Ignacy bardzo był przekonany o tym, że żeby być dobrym chrześcijaninem, trzeba naśladować Jezusa, naśladować świętych. Ale chodziło mu o to, żeby kopiować zachowania świętych. Kopiować albo nawet przekraczać ich tym, co oni zrobili. Więc jeżeli święty Franciszek zrobił tyle, to święty Ignacy robił jeszcze więcej. Jeżeli święty Dominik robił tyle, to Ignacy jeszcze więcej. Bo wydawało mu się, że chodzi o po prostu bezmyślne kopiowanie świętych. Pokuta umartwienia. I o to nie chodzi w chrześcijaństwie. Żeby naśladować konkretne czyny. Ale żeby naśladować świętych w ich radykalnej miłości do Boga i bliźniego. W życiu chrześcijańskim naprawdę nie chodzi o to, żeby kopiować czyjeś zachowania, ale można powiedzieć, znaleźć swoją drogę, żeby zostać świętym. Święci mogą być inspiracją. I chciałbym użyć takiej malarskiej metafory. Nie chodzi o to, żeby każdy malarz kopiował dzieła swojego mistrza. Nie chodzi o to, żeby malował dokładną kopię jego obrazów, ale będąc w jego szkole, uczył się techniki, sposobu mieszania farb, spojrzenia na rzeczywistość tak, by tworzył własne dzieła, naśladując swojego mistrza. I takie jest chrześcijaństwo. To wszystko jest w nas ważne, co mamy. Nasze talenty, nasze predyspozycje, nasze zdolności.
Ale nie chodzi o to, żeby wykorzystywać je po to, żeby kopiować zachowanie Jezusa, zachowanie świętych, ale żeby odkryć swoją własną drogę i żeby pod wskazówkami Mistrza, pod Jego dobrymi radami odczytywać wszystkie zaproszenia, które są do nas kierowane i żeby znajdować sposób na to, żeby żyć własnym życiem, ale naśladując, będąc w szkole Jezusa. I dlatego przez ostatnie tygodnie staraliśmy się poznać styl Jezusa. Staraliśmy się Go pokochać jeszcze bardziej. I teraz jesteśmy gotowi, żeby tak na serio wejść w Jego szkołę i naśladować Go. Czyli w swoim życiu wcielić bardzo konkretny Jego sposób postępowania. Żeby nauczyć się patrzeć na świat tak, jak On na niego patrzył. Swoimi miłosiernymi oczami. Przejąć to spojrzenie miłosierdzia, przejąć Jego miłość do końca, przejąć Jego poświęcenie, Jego nastawienie do chorych, ubogich, cierpiących, po to, żeby stawać się takim jak On. W tym tygodniu powoli zbliżamy się do końca naszych rekolekcji. Niech to nie będzie czas, żeby sobie odpuścić, bo może już perspektywa jest tak bliska. Może już masz też takie podejście, że doświadczyłem tego, co już doświadczyłem. Doświadczyłam tych wszystkich ważnych rzeczy. Wiele mi już Bóg powiedział, ale może jeszcze więcej. Nie odpuszczaj sobie. W tych medytacjach, które przed tobą będzie ci towarzyszyć, to będzie ci towarzyszyć prośba, żeby bardziej, lepiej naśladować Chrystusa. Przyjrzyj się, do czego będą zapraszać Cię poszczególne fragmenty Pisma Świętego. Przyjrzyj, czym będą Cię inspirować. Przyjrzyj się, jak możesz wcielić w życie. Teraz jest ten czas, tak jak zapowiadam, żeby się wstrzymać z tym wszystkim przez te pierwsze tygodnie z planami. To teraz się zastanów i zobacz, do czego konkretnie w Twoim życiu Chrystus Cię zaprasza. Jak możesz Go konkretnie naśladować. Jak Twój styl życia i działania może stać się bardziej Chrystusowy. Jak przez to będziesz mogła zobaczyć świat na nowo, przez oczy Chrystusa, przez Jego sposób postępowania. Do jakich konkretów Cię to zaprasza? Może to będą wielkie życiowe decyzje, może coś jest jeszcze przed Tobą, a może drobne zmiany, które będą się wyrażały przede wszystkim w zmianie Twojego nastawienia do życia i rzeczywistości. Rozmawiaj o tym z Jezusem. Nie zapominaj, że medytacja to nie jest moment, w którym Ty masz skupiać się, jak rozwiązać problem samemu, ale rozmawiać o nim z Jezusem. Przede wszystkim niech one odsyłają Cię, te wszystkie sprawy, te wszystkie rozważania do Niego. I z tym wszystkim idź do Niego. I niech ta prośba o to, jak Go lepiej naśladować, jak być bardziej Jego uczniem, uczennicą, towarzyszy Ci w tym tygodniu. Ja dziękuję Ci za uwagę, dziękuję Ci za te wspólne 4 tygodnie i życzę wszystkiego dobrego na Twoich ścieżkach życiowych i dobrych, owocnych spotkań z Jezusem w tym tygodniu i przez kolejne miesiące i lata Twojego życia. Szczęść Boże! Wszystkiego dobrego.